Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo, a dziś wyjątkowo jesteście u mnie w pokoju. To jest coś, czym się chwaliłem już na Facebooku, na fanpage'u. To jest kolekcja Halo. Halo Complete Video Collection. Kompletna kolekcja seriali Halo. Tak po polsku można by to powiedzieć. To jest wersja oryginalna, no w Polsce chyba się tego nie możemy na razie spodziewać. I cóż to jest? Cóż to jest? Jakiś nowy serial, jakiś coś? No więc jest to, jak sama nazwa wskazuje, kolekcja, czy może raczej zbiór seriali, jakie dotąd wyszły w świecie Halo. I mając po kolei, mamy kolekcję mini produkcji Halo Legends. Mamy Halo 4 Forward Unto Dawn, to jest serial aktorski. Potem kolejny serial aktorski, robiony przy okazji Halo 5, Halo Nightfall. I najświeższą produkcję z tych wszystkich, animacje Fall of Reach, która jest oczywiście adaptacją książki, komiksu, najbardziej kultowa historia, jeżeli chodzi o Halo. No, mamy takiego ładnego stędzika, wyjmujemy, to jest wersja akurat Blu-ray, ja to zakupiłem na zagranicznym sklepie Zavi. I całkiem fajne tutaj warunki sobie postanowiłem skorzystać i wziąłem wersję Blu-ray, jest też DVD. Cena też była dość przystępna, bo ona kosztowała ponad 18 euro, czyli jakieś 75 zł mnie to wszystko wyniosło. To jest cena fajna za 3 seriale, za naprawdę dużo godzin rozrywki. No a jeżeli jest się fanem Halo, to uważam, że teraz, no chyba, że jest się wielkim kolekcjonerem, to można kupować to wszystko osobno, szukać jakichś cyfrówek, ale coś takiego mieć, postawić na półeczce w ramach nawet nadrobienia, jeżeli ostatnio zainteresowaliście się tematem. No ja nie zbierałem tych wszystkich rzeczy, mam gdzieś na półce Legendsy. O, mam Halo Legends, w sumie muszę się teraz tego pozbyć jakoś, bo tutaj mam wszystko ładnie w kompleciku. No i jest to strasznie fajna rzecz, uważam, że no dla fana Halo takiego, wiecie, wychodzącego poza medium growe, wręcz obowiązkowy zakup. Mam tutaj sporo materiałów dodatkowych, nie udało mi się jeszcze, no, z tego co widzicie, making of i różnego rodzaju wywiady. Jest tego całkiem sporo, z tego co widziałem, do każdego, no jest to wersja Blu-ray, czyli ta bogatsza, do każdego serialu są jakieś materiały dodatkowe, przy których można spędzić jeszcze więcej czasu. No jest to bardzo fajne. W środku się to super prezentuje, jest to dość, no nie ma żadnych papierków, instrukcji, ale niektórzy mogą to lubić. To co jest super, to nie jest jedna wielka płyta, Blu-ray, wiecie, dwustronny ze wszystkim, ale wszystko jest osobno. Mamy 4 płyty Blu-ray z osobnymi napisami i w żaden sposób nie są zunifikowane te seriale. To jest ekstra, to mi się tak podoba. To jest, kupujecie jedno wielkie pudełko, żeby nie kolekcjonować rzeczy, żeby mieć wszystko naraz, taki, wiecie, taki pakiecik, ale w środku macie namiastkę taką właśnie, możecie, że wszystko jest osobne, jakbyście zbierali od zawsze. To jest fajne uczucie, coś co mi się bardzo spodobało i to chcę głośno pochwalić. Co do samych tutaj serialów, Legends to są oczywiście kompilacja paru produkcji anime i poziom jest różny, ich styl graficzny jest też bardzo różny. Myślę, że nie ma osoby, której by się wszystko podobało, albo by się nic nie podobało. Trzeba sprawdzić i ocenić samemu, są tutaj rzeczy do dupy, są tu rzeczy fantastyczne. Forward Unto Dawn to jest taka poboczna rzecz dla fanatyków, nie no, dla ludzi zainteresowanych światem Halo poza Spartanami, no bo to jest tam, wiecie, ośrodek szkolenia Marines, bohater laski, który nie był jakiś super niezapomniany z Halo 4, więc to jest coś, co mówi więcej o samym świecie, jak przybiegają szkolenia, jak jest wojsko, jak atmosfera w wojsku. Halo Nightfall recenzja, jakaś moja opinia jest na kanale, bardzo mi się nie podobał, mamy tutaj Spartanina Loka, Mike'a Coltera, który teraz gra Luke'a Cage'a i zdążył zagrać tylko tutaj, bo zrezygnował z roli Spartanina Loka dla właśnie serialu Netflixa dla Marvela. No i Fall of Reach, taka skromniejsza produkcja, ona jest bardzo taka animacja jakościowo bardzo dziwna, tego jeszcze do końca nie oglądałem, czekałem na ten właśnie pakiecik. I no kultowa historia, jeżeli nie chcecie czytać książki, jeżeli nawet komiks to dla was za dużo, no to macie teraz to, możecie sobie sprawdzić. Jeżeli widzieliście wstawki z terminali z Halo 4, to są ci sami goście. Podobnie to wygląda, niestety nie jest zbyt imponujące, ale historia jest jak najbardziej warta sprawdzenia. No i mamy to właśnie. Tak więc osobiście polecam, świetny pomysł dla fanów Halo, którzy nie ograniczają się tylko do gier. Wersja Blu-ray, wersja DVD jest dostępna, no bo bez problemu to dostałem. I jak najbardziej polecam.
Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.